Saint-Germain, Złota Księga, część piąta, rozdział 19. Osobisty promień Jezusa. Przez jeden osobisty promień Jezus przekaże teraz swoje życzenie dotyczące uczniów. Mówi ukochany, wzniesiony Mistrz Jezus. Kiedy powiedziałem, jam jest brama otwarta, której żaden człowiek zamknąć nie może. Chciałem dać do zrozumienia ludzkości, że słowa moje odnosiły się do wielkiego jam jest, który jest życiem przejawionym w każdej istocie i posiada formę. Nie chciałem stwierdzić, że Jezus był jedyną osobą, której był nadany ten przywilej. Każde z was, drogie dzieci jedynego Ojca, ma w sobie tę samą potężną obecność, czyli wielkie jam jest, które ja mam i które miałem w tym czasie, w którym osiągnąłem pełne, wieczne zwycięstwo. Dla podbudowania siły i pewności twojego umysłu chciałbym, abyś zrozumiał, że świadomość, której użyłem, aby osiągnąć wielkie zwycięstwo, zdobyłem używając obecności jam jest, której ciebie uczę. Po poszukiwaniach wszystkimi możliwymi drogami, jakie istniały w tym czasie, zdecydowane życzenie poznania prawdy doprowadziło mnie do wielkiego mistrza, którego i wy poznacie pewnego dnia, a który obdarzył mnie wewnętrzną tajemnicą i potężnym zezwoleniem, które zwróciło mnie w kierunku potężnej obecności wielkiego jam jest. Dzięki jego promieniowaniu zrozumiałem i natychmiast zacząłem to stosować. Jest to jedyny sposób, w jaki indywidualizacja promienia Boga może osiągnąć wieczne zwycięstwo i zbudować swoją strukturę na twardej podstawie, której żadna działalność zewnętrzna nie może rozproszyć. A teraz chcę tobie przekazać prosty, ale wszechmocny sposób używania obecności. Wszyscy, którzy osiągnęli wielkie zwycięstwo przede mną i po mnie, wznieśli się tak, jak ja to zrobiłem, używając tej świadomej działalności potężnej, wiecznej obecności jam jest. Kiedy powiedziałem moim uczniom i ludzkości, rzeczy, które robię, wy również możecie robić, a nawet i większe niż ja, wiedziałem, o czym mówię. Wiedziałem, że wewnątrz każdego zindywidualizowanego dziecka Boga istnieje właśnie ta potężna obecność jam jest, dzięki której impulsy popychają nas do przodu, bez zwątpienia. Mówię impulsy, ponieważ to właśnie chcę wam powiedzieć. Stałe używanie twojej obecności jam jest popycha ciebie do przodu, pomimo jakiegokolwiek działania zewnętrznego. Burze, zwątpienia, bunty i zaburzenia mogą płynąć wokół ciebie, ale tylko wtedy, gdy ta jedyna myśl będzie stale utrzymywana w tobie i z mocą i będziesz przebywał w świadomości obecności jam jest. Możesz pozostać spokojny, nieporuszony wszystkimi zajściami stworzonymi przez ludzi, w które mógłbyś być zamieszany. Jest tylko jeden sposób, dzięki któremu ty i Ojciec możecie stać się jednością na zawsze, a jest nim całkowite zaakceptowanie swojej obecności jam jest, a także energii, miłości, mądrości i mocy, które ona daje jako złote więzy i drogocenne schody, za pomocą których wzniesiesz się spokojnie aż do ostatecznego urzeczywistnienia. Pewnego dnia, w pewnej części świata, każda indywidualizacja Boga, Ojca, musi znaleźć drogę powrotu przez swoją obecność jam jest, wypełniając w swoim cyklu albo w cyklach zindywidualizowanie wszystkich działań zewnętrznych zewnętrznego ja. Ziemia jest jedyną sferą, gdzie istnieje gęstość struktury atomowej, której doświadczasz. Uznanie świadome i użycie obecności jam jest, którą jesteś, stopniowo zwiększa działanie wibracyjne twojej struktury atomowej, zmieniając kierunek i uwalniając działalność elektroniczną ukrytą wewnątrz atomu, pozwalając na to, byś przemienił się w istotę samooświeconą. Chciałbym, aby wszyscy, którzy mogą to otrzymać i połączyć się z tym pewnego dnia, zrozumieli dobrze, że ja nie jestem, ani nigdy nie byłem istotą szczególną, stworzoną przez Boga inaczej od reszty ludzkości. Prawdą jest, że uprzednio uczyniłem wiele świadomych wysiłków
i dużo osiągnąłem przed inkarnacją, w której doszedłem do wiecznego zwycięstwa. Doświadczenia, które wybrałem przed 2000 lat, zaistniały po to, by dać przykład, że każda indywidualizacja Boga musi osiągnąć ten stan wcześniej lub później. Powtarzam z naciskiem, drogie dzieci Boga, że chciałem, abyś mnie widział jako starszego brata w jedności z Tobą, gdy powiedziałem, jam jest z Wami zawsze, obecnością jam jest, którą jestem i którą Wy jesteście, a która jest jednością, czyż nie dostrzegłeś, że jam jest z Tobą zawsze? Medytuj o tym głęboko i staraj się odczuć realność tego. Podczas mojego wniebowstąpienia i po nim przekazałem ogromną ilość promieniowania, rozpraszając je na moich ukochanych braci i siostry na ziemi, ze sfery, dokąd odszedłem, aby tam zamieszkać. Naprawdę chcę Wam powiedzieć, że każdy człowiek, który pośle swoją świadomą myśl do mnie w tym celu, aby się wznieść nad ziemskie ograniczenia albo nad swoje własne, i będzie żył z tym w zgodzie, otrzyma ode mnie każdą możliwą pomoc, która może być dana zgodnie z poziomem wzrostu świadomości, jaką posiada. Nie zrozum mnie źle, kiedy mówię o wzroście. Mówię o ludzkości ogólnie. Nie odnoszę się do tych, którzy mają już pewne osiągnięcia w używaniu i akceptowaniu swojej obecności jam jest, ani do tych, którzy mogą odsunąć zasłonę ludzkiego wznoszenia w każdym momencie i iść naprzód w objęciach w niebo wstąpionej, promieniującej obecności jam jest. W grupie uczniów, która się już uformowała, są tacy, dla których jest już możliwe uczynienie tego. Zależy to jednak całkowicie od nich samych, od ich spokojnej, zrównoważonej intensywności, przez którą się świadomie zwracają do swojej obecności jam jest. Przynoszę Tobie wielkie nowiny, ponieważ ich doświadczyłem w moim własnym przeżyciu. Przed tym, zanim całkowicie zdecydowałem się dać przykład ludzkości, zacząłem nagle używać afirmacji, która przyszła do mnie jako wewnętrzny impuls. Jam jest zmartwychwstanie i życie. W 2 dni później, od momentu, kiedy zacząłem używać tej afirmacji, z wielką radością zrozumiałem, co mam robić i chcę Ciebie zapewnić, że to świadome użycie potężnej afirmacji jam jest zmartwychwstanie i życie było tym, co dało mi władzę, aby móc wznieść się w niebo w obecności wielu i zarejestrować w archiwach eterycznych ten przykład, który będzie się utrzymywał po wsze czasy właśnie dla przykładu służącego ludzkości. Na nieszczęście zasłona idei ortodoksyjnej pokryła umysły ludzkie, nie pozwalając na zrozumienie, że każdy z nas posiada w sobie obecność jam jest, zupełnie tak samo jak ja, dzięki której każdy może osiągnąć i czynić te same rzeczy, które ja czyniłem i osiągnąć wieczne zwycięstwo. To jest właśnie, drogi uczniu, posłanie osobiste, które Tobie zostawiam. Wyrażając je przez promień światła i dźwięku, w który możesz wejść, widzieć i słyszeć, jeżeli masz wystarczająco przygotowaną świadomość. Jeszcze raz podkreślam, żebyś myślał o mnie jak o swoim starszym bracie, gotowym w każdym momencie pomóc Tobie. Nie myśl o mnie jako o istocie transcendentalnej, która jest odległa od Twojego zasięgu, z którą kontakt nie jest możliwy, ponieważ obecność jam jest, która mnie habilitowała, abym mógł się wznieść, jest tą samą obecnością jam jest, która może dać Tobie to samo, co uczyniłem ja. Ty zaś masz dziś pomoc wielkich zastępów wzniesionych, którzy już osiągnęli wieczne zwycięstwo i radują się, że mogą Tobie pomóc, podczas gdy Ty się przygotowujesz. Obejmuję Ciebie moją miłością i powiadam Tobie, zawsze jestem z Tobą. Saint Germain. Czy to nie była niespodzianka dla Was? Rozdział 20. Energia z ręki. Jest wielu tych, którzy obserwowali to urzeczywistnienie i obserwują z wielką radością, jak uczniowie naprawdę wchodzą w potężną obecność jam jest, jak rzeczy, które im przeszkadzały i drażniły ich, rozpływają się i odlepiają od nich tak, jakby nie istniały. Kochany uczniu, czy nie zdajesz sobie sprawy z tej wielkiej radości, która obejmuje i napełnia tych, którzy przeszli już
przez tę drogę wielkiej wolności i mistrzostwa nad każdym ograniczeniem, a którzy widzą teraz, jak ty wchodzisz w tę samą obecność, która, jeżeli będzie podtrzymywana, doprowadzi ciebie do nich na pewno. Jedynie gdy to, co zewnętrzne, staje się tobie wystarczająco posłuszne, daje tobie władzę dojścia do tej wielkiej obecności wewnętrznej, w której każdy może spotkać spokój i odpoczynek w tym potężnym poznaniu. Na ten spokój i odpoczynek pływa potężna rzeka energii, tak jak strumień, który wypływa z gór, przechodząc przez uprawne doliny pełne kwiatów i innych doskonałych roślin. Właśnie w tym spokoju, przewyższającym każde ludzkie pojęcie, ty będziesz poruszać się coraz lepiej i znajdziesz tą wieczną rzekę energii, która płynie przez twoją istotę i doświadczenia, jakie będziesz miał, gdziekolwiek byś nie poszedł. Prawdą jest, że inteligencja jest kanałem przyjmującym, ale kiedy będziesz odczuwał z głęboką i pełną szczerością prawdę obecności Jam Jest, odczujesz, że ten spokój będzie coraz bardziej wzrastał, aż wreszcie pewnego dnia zobaczysz drzwi twojej twórczości otwarte przed tobą i wejdziesz z otwartymi ramionami w tą wolność, wdychając zapachy czystej atmosfery świata eterycznego, gdzie będziesz mógł modelować doskonale tą plastyczną substancję w taki sposób, w jaki będziesz sobie tego życzył. Idąc naprzód, nie pozostawiaj za sobą żadnego lęku i żalu za osobami, miejscami, warunkami lub rzeczami, które mogłyby ciebie zaburzyć lub przerwać twój spokój. Obecność światła jest przed tobą i daje tobie znaki, abyś postępował za nią, abyś mógł być podtrzymywany przez jej uprzejme ramię, otrzymując nieskończone bogactwa, które ona tobie ofiarowuje. A teraz powiem tobie coś, co ciebie zdziwi, choć zapewniam ciebie, że to jest prawdą. Przedwczoraj sformułowane zostało następujące pytanie: czy byliście razem poprzednio? Chcę wam powiedzieć, że nie byłoby możliwe przyciągnąć was do tego intensywnego działania wielkiego wewnętrznego prawa, gdyby nie istniało uprzednio harmonijne zespolenie i doskonalenie. Być może, że trudno tobie będzie zrozumieć za pierwszym razem to, co otrzymujesz jako intensywne ćwiczenie i że jest ono dawane tylko po 3 latach próby w odosobnieniu. Niektórzy z was nagromadzili bogactwa energii. Chcę przez to powiedzieć, energii stworzonej przez waszą świadomą działalność dzięki obecności Jam Jest. Jedni mają nagromadzone skarby świata, inni skarby miłości. Jeszcze inni mają złoto i drogocenne kamienie, które były strzeżone, aby mogły być użyte w tej inkarnacji. Wielu jest już przygotowanych, aby wypuścić w świat widzialny te nagromadzone skarby. Nie myślcie, że zatracam się w fantastycznych marzeniach. Daję wam jedynie te wiadomości dla waszego dobra i dla waszego błogosławieństwa. Chcę, abyś pomyślał przez parę minut i porozmawiał ze swoją obecnością Jam Jest, mówiąc jej coś w tym rodzaju: wielka obecności mistrzowska, którą jestem, kocham ciebie, uwielbiam ciebie, zwracam się do ciebie pełnią całej mocy twórczej, całej miłości, całej mądrości i przez tą moc, którą jesteś, daję tobie całą władzę, abyś uczyniła widoczne w moich rękach i do mojego użytku urzeczywistnienie każdego mojego życzenia. Już nie chcę mieć żadnej władzy, dlatego teraz wołam ciebie, jedyną obecność zwycięską we wszystkim, w moim domu, w moim życiu, w moim świecie, w moim doświadczeniu. Uznaję twoją całkowitą wyższość i twoją władzę nad wszystkimi rzeczami, i podczas gdy moja świadomość jest skierowana na realizację, twoja niezwyciężona obecność i twoja inteligencja bierze na siebie przewodnictwo, przynosząc natychmiastowe przejawienie się moich doświadczeń, nawet z szybkością myśli. Ja wiem, że ty jesteś panem czasu, miejsca i przestrzeni. Dlatego ty
wymagasz jedynie teraz, dla przyciągnięcia widocznej działalności całej Twojej doskonałości. Jestem absolutnie zdecydowany na całkowitą akceptację tego teraz i zawsze i nie pozwolę, aby mój umysł oddalił się od tego, ponieważ ja wiem, że jesteśmy jednością. Drogi uczniu, możesz dodać do tego wszystkiego, co zechcesz lub czego potrzebujesz, a ja zapewniam Ciebie, że możesz żyć w tym i z tego, bo ja wysilę się, aby przynieść Tobie pomoc i doświadczysz otwarcia drzwi obfitości Bożej. To, czego najbardziej można sobie życzyć i co jest najważniejsze, to aby każdy człowiek mógł skoncentrować swój umysł w jednej stałej potrzebie, aż dojdzie do głębi i pewności tej potężnej obecności Jam Jest. A kiedy już znajdziesz się w niej, cała miłość, światło, dobro i bogactwo będą spływać na niego w jego życiu i doświadczeniach dzięki wewnętrznej mocy, której nikt nie będzie mógł przeszkodzić. Jest to cel właściwego wprawiania się i przyczyna, dla której uczniowie byli wprowadzeni do miejsc odosobnionych w miarę jak pozwalało na to ich przygotowanie. A ponieważ, jak było powiedziane, rozwiązanie problemów, jakie się pojawiają na drodze, jest stosunkowo łatwe. Ale tu chcę Was zapytać, ile jest warte rozwiązanie problemów, jeśli nie potraficie się od nich uwolnić? Spotkać swoją obecność Jam Jest i zakotwiczyć się w niej jest jedyną pożądaną rzeczą, którą należy zrobić. Jasne, że do czasu, nim dojdziesz do tego punktu zdecydowanego zaczepienia się w Twojej wielkiej obecności Jam Jest, należy kolejno rozwiązywać swoje problemy w miarę jak przychodzą, ale o wiele lepiej jest wejść i uwolnić tą potężną obecność. Energia i działanie rozwiążą problemy, zanim one do Ciebie dojdą. Czy to nie jest lepsze niż budzić się codziennie i wynajdywać nowe problemy i stawiać im czoła, jakby były czymś bardzo ważnym, choć w rzeczywistości nim nie są? Mimo wszystko zgodzisz się ze mną, że niektóre problemy, przynajmniej dla zmysłów zewnętrznych, mają jednak ogromne znaczenie. Za Twoje chwalebne posłuszeństwo dla boskiej zasady istot twórczych my skierujemy z naszej zbroi niepokonaną ochronę, by osłaniała Ciebie, dopóki siła własnego światła, w które wchodzisz, nie będzie potrzebowała ochrony. Czy nie warto zdobyć się na tyle koniecznego wysiłku, aby móc się zawsze poruszać w tej zwycięskiej wolności? Wówczas, gdy zbudzisz się rano, już nie napotkasz przeszkód. Kiedy mówiłem te słowa, utrzymywałem skoncentrowaną uwagę i wizję na Tobie, bez Twej wiedzy, abyś, kiedy usłyszysz te słowa, poczuł wewnętrzne przekonanie, że ta władza Ciebie zadowoli. Za każdym razem, gdy krytyczne lub błahe myśli zechcą wejść do Twojej świadomości, zamknij natychmiast drzwi przed nimi i rozkaż im odejść na zawsze od Ciebie. Nie daj im szansy, aby zaczęły działać, przypominając sobie zawsze, że masz siłę i władzę podtrzymującą, która jest potężną obecnością Jam Jest. Jeżeli masz trudności z zamknięciem drzwi, mów do Twojej obecności Jam Jest i powiedz jej: patrz, potrzebuję pomocy. Strzeż, aby te drzwi były zamknięte przed nieprzyjemnymi i krytycznymi myślami, by nie mogły wejść. Zamknij je na zawsze. Chcę, abyś zwrócił uwagę świadomości, że możesz mówić do Twojej obecności Jam Jest w taki sam sposób, w jaki możesz mówić do mnie, wierząc, że ja mam nieskończoną władzę. Ponieważ ja Ciebie zapewniam, że nie są to tylko słowa, kiedy mówię Tobie, możesz powiedzieć Twojej wszechobecnej obecności, żeby Ciebie wzniosła do wolności i panowania nad wszystkimi rzeczami. Kiedy już osiągnąłeś działanie uniwersalnej substancji, chcę zwrócić Twoją uwagę na następujące fakty. Substancja Twojego ciała i ta substancja, która wydaje się Tobie niewidoczną wokół Ciebie, są bardzo czułe i wrażliwe na Twoje świadome myśli i uczucia, w związku z czym możesz nadać im każdą formę, jaką chcesz.
Substancja Twego ciała może być modelowana przez Twoją świadomą myśl i uczucie i może uzyskać piękno formy. Twoje oczy, zęby i skóra mogą być olśniewająco piękne. To dodaje otuchy paniom i jestem pewny, że również będzie tak samo ważne dla kawalerów i panów, mimo że oni nie lubią przyznawać się do tego. Drodzy bracia i siostry, kiedy zobaczycie swoją twarz w lustrze, powiedzcie temu odbiciu, które widzicie, władzą piękna i inteligencji, którą jam jest, rozkazuję przyjąć formę doskonałego piękna każdej komórce, z której jest zbudowane moje ciało, posłuszne moim rozkazom, przemieniając się w doskonałe piękno myśli, słów, uczuć i formy. Jam jest ogniem i pięknem tych oczu. Wysyłam tą energię w kierunku każdego, na kogo spojrzę. W ten sposób osiągniesz doskonały wygląd, który doda Tobie otuchy i zadowolenia, które pozwoli Tobie zrozumieć, że jam jest zawsze obecnością rządzącą. Jeśli chcesz, aby Twoje kształty stały się bardziej symetryczne, gładź rękami całe swoje ciało od ramion aż do nóg, czując doskonałość lub symetrię formy, jakiej sobie życzysz. Przez Twoje ręce będzie płynęła energia tego, co sobie życzysz. Jeżeli tego spróbujesz z głębokim poczuciem prawdy, rezultaty ogromnie Ciebie zdziwią. To jest najlepszy środek wyszczuplający na świecie i zapewniam Ciebie, że to sprawi, iż w międzyczasie, gdy Twoja skóra osiągnie doskonałość i symetrię, jakiej sobie życzysz, stanie się mocna i elastyczna, ponieważ wysyłasz energię obecności jam jest przez wszystkie komórki, żądając od nich posłuszeństwa względem Twego rozkazu. To może wydać Tobie się śmieszne, ale ja Tobie mówię, że jest to jeden z najlepszych sposobów, najpewniejszy i najdoskonalszy, aby osiągnąć doskonałość ciała. Mówię Tobie, każdy, kto będzie to praktykować, wymodeluje swoje ciało tak, jak będzie sobie tego życzył. Chcę, aby uczniowie pojęli pełnię tej myśli, że są panami swej formy, umysłu i że mogą wprowadzić do ciała to, czego chcą. Czyste i doskonałe życie Boga przepływa przez Ciebie w każdym momencie. Dlaczego więc nie zamieniać starej formy na nową? Czy nie wiesz, jak ważne jest udoskonalanie ciała? Co może uczynić obecność wewnętrzna z ciałem, które stale jest chore i nieharmonijne? Kiedy jesteś w takiej sytuacji, pamiętaj, że jeżeli skierujesz swą uwagę na ciało, dla obecności jam jest, pozostanie minimum uwagi. Przecież to takie łatwe. Nie potrzeba niczego więcej, tylko spróbować. To upiększanie skóry energią obecności jam jest powoduje, że skóra staje się piękna, zdrowa i doskonała. Powodem tego, dlaczego mówię Tobie o tym z tak głębokim uczuciem zrozumienia, jest to, że widzę już zmiany i postęp u każdego z Was, a ze świadomą uwagą skierowaną szczególnie na to, aby każdy z Was mógłby dojść o wiele szybciej do tej tak pożądanej doskonałości, której pragnie. Kiedy ktoś ma anormalny brzuch lub coś nie jest u niego ładne czy normalne, może wznieść lewą rękę dłonią do góry i gładzić prawą ręką brzuch ruchami okrężnymi z lewej ku prawej. Za każdym razem, gdy ręka przejdzie przez daną część ciała, powinien odczuwać głęboko wnikające działanie energii. Szybkie naładowanie energią przez rękę wchodzi w komórki, modelując ciało tak, jak chcemy. Zapewniam Was, że jest to instrukcja, a nie fantazja i że ma wielkie znaczenie, które jeśli będzie zrozumiane, da oczekiwane rezultaty. Świadomość musi być taka. Energia, która płynie przez prawą rękę, jest obecnością wszechpotężną i wchłaniającą, która pochłania wszystkie niepotrzebne komórki, zwracając ciału jego normalne i doskonałe warunki. Zabieg taki nie zmieni rozmiarów powłoki brzusznej, ale przeniknie przez nią do funkcji jelit jako oczyszczający i ożywiający proces, który będzie miał wielkie zdrowotne znaczenie. Ci, których jelita pracują leniwie, poczują, jak się uaktywniają,
aż powrócą do normalnego stanu. Zapewniam Was, że damy nie będą już potrzebowały używać różnych rolek czy aparatów, które powodują wyszczuplanie sylwetki i również zapewniam Was, że nie tylko one robią te zabiegi w celu uzyskania dobrej figury. Jest nieszczęściem, a można powiedzieć, że jest to obrzydliwe, iż ludzie, którzy posiadają w swoim wnętrzu tą wszechpotężną obecność Boga, dają tak wielką władzę rzeczom zewnętrznym, które mogą wywołać rezultaty tak wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała, podczas gdy używają leków, ćwiczeń leczniczych, narkotyków czy czegoś innego, co i tak nie daje zbyt wielkiego efektu, a jeśli nawet, to jest chwilowe. Zapominają o tym, że mogą używać wszechpotężnej obecności Boga w sobie, ponieważ obecność ta działa tak na tkanki mięśni, jak i na kości. Umysł zewnętrzny zawsze wątpi w możliwości takich metod leczenia. Jeżeli wewnętrzne ja może wpłynąć na jeden typ komórek, dlaczego nie może wpłynąć na inne? Zróbcie tak, aby zewnętrzny umysł zaakceptował całą władzę obecności wewnętrznej i pozwólcie, aby zrobiła porządek ze wszystkim, co dzieje się w waszym ciele. Umysł zewnętrzny przyzwyczaił was przez długie lata do nadawania ogromnej mocy lekom i innym środkom. Ale czy nie widzicie, że jedyną rzeczą, która może leczyć naprawdę, jest władza i autorytet, który został wam dany, a który wszystko może? Nie chcę ani przez moment powiedzieć, żeby ci, którzy nie znają obecności Jamjest, wyeliminowali wszystkie środki lecznicze. Ale jeśli zwróciliby swoje umysły w tym kierunku i uznaliby, że żadna rzecz zewnętrzna nie ma żadnej władzy nad moim doświadczeniem, nad moją formą oprócz tej, którą im przypisuje mój umysł, wtedy przestaliby przebywać w tych ograniczeniach, które sobie sami narzucili. Pozwólcie mi powiedzieć teraz, że prawie wszystko, co zażywacie, ma moc leczniczą tylko dzięki temu, że wasz umysł nadaje im tą moc. Dlatego najlepszym sposobem jest skierować się do wielkiej obecności Boga wewnątrz nas i oddać jej całą władzę, aby uczyniła to, co jest potrzebne i to, czego ty chcesz, ponieważ będzie działała z ogromną szybkością i pewnością, o wiele większą niż jakikolwiek środek leczniczy. Niektórzy uznają tę ideę za marzenia, podczas gdy inni podejmą ogromne wysiłki, aby to osiągnąć, bo naprawdę jest to jedyna rzecz warta zachodu. Pamiętajcie, że obecność Jam Jest wie o wszystkim przez całą wieczność, o wszystkim, co przeszło i o tym, co jest i o tym, co będzie, bez żadnych ograniczeń. Jeżeli pomyślisz o tej wielkiej obecności, zrozumiesz i przyznasz, że ona jest miłością, mądrością i władzą. I wtedy, jeżeli twój umysł skieruje całą swą uwagę na coś, czego bardzo będziesz chciał, aby się wypełniło, zrozumiesz, że właśnie ta obecność to otwarte drzwi do urzeczywistnienia i że nie może zawieść. Wywołaj prawo przebaczenia i wyślij energię mistrzowskiego ja, aby skorygowała i naprawiła błąd, a w ten sposób uzyskasz uwolnienie swojej reakcji. Jak już zorientowałeś się, wiele niepotrzebnej władzy daje się i dawało działalności zewnętrznej. Również przydaje się wiele ważności rzeczom, które nie interesują w niczym obecności Jam Jest. Jej nie interesują błędy popełnione przez zewnętrzne ja. Jeżeli człowiek mógłby zrozumieć, że może odwrócić się plecami od wszystkich działań świata zewnętrznego i oddać obecności mistrza Jam Jest cały autorytet i władzę w celu rozwiązania i rozpuszczenia niewłaściwych warunków, nie mógłby w żaden sposób odczuwać reakcji wynikających ze złych działań. Kiedy człowiek stale krytykując potępia i osądza innych, nie tylko czyni szkodę innej osobie, ale również pozwala, nie wiedząc o tym, żeby ten sam element, który on widzi w innej osobie, wszedł w jego własne działanie. Właściwe zrozumienie tego ułatwia człowiekowi wstrzymywania się od takiej niepożądanej działalności, ponieważ rozumie, że robi to dla swojego własnego dobra. A teraz pokażemy to z innej strony.
Kiedy świadomie koncentruje się uwagę na czymś, ta właściwość wchodzi w doświadczenie człowieka. Wszystko, co człowiek widzi z głębokim uczuciem w drugim człowieku, będzie na siłę wchodziło w jego własne doświadczenie. I to jest właśnie niekwestionowanym dowodem na to, że jedynym pożądanym uczuciem, które powinno kierować człowiekiem, jest obecność boskiej miłości, przez co chcę powiedzieć miłości czystej i bezinteresownej. Uczniowie czasami pytają, czemu muszą mieć niekiedy do czynienia z tyloma uwarunkowaniami w swoich doświadczeniach, gdy stają się coraz bardziej wrażliwi? Właśnie dlatego, że gdy widzą coś, o czym powiedziano im, że jest nieistotne, jednak koncentrują na tym swą uwagę i wprowadzają to do swego życia i umysłu, a w końcu muszą włożyć jeszcze wiele wysiłku w walkę, aby uwolnić się od tego. Tymczasem można już na początku odwrócić swą uwagę, gdy uzna się, że jam jest, ja wiem, że jam jest, wolny od tej rzeczy na zawsze. Nieważne, czym by to było. Jasne, wszystko przychodzi do nas tylko z powodu braku samokontroli lub z powodu unikania stosowania tej kontroli. Aby móc rządzić wszystkim, co zewnętrzne, są dwa uwarunkowania, które przejawiają się jasno w uczniach. Jedno to, że uczeń jest wystarczająco chętny do włożenia wysiłku, ale bezwiednie pozwala na to, aby jego uwaga była skoncentrowana równocześnie na rzeczach niepożądanych. Drugie to, w którym upór nie pozwala na wykonanie żadnego wysiłku. Żaden mistrz nie powinien mieć ani przez chwilę myśli krytycznych o jakimkolwiek uczniu, bo gdy ją ma, zaprasza tą cechę do swego własnego wnętrza. Jeżeli uczniowie potrafią uchwycić właściwe pojęcie tego, wstrzymają takie postępowanie dla własnego dobra. Zamilknięcie w momencie, gdy widzi się w kimś jakieś zaburzenie, jest gorsze aniżeli wypowiedziana krytyka, ponieważ wtedy pozwala się na zakumulowanie tej siły. Kiedy dzieje się coś niedobrego, co przyciąga naszą uwagę, powiedzmy prosto, do swojej obecności jam jest. Obecność jam jest znajduje się wewnątrz tej osoby, a to, co ludzkie, mnie nie dotyczy. Nieważne, czy jest to osoba, czy przedmiot nieożywiony, w momencie, gdy widzisz jego niedoskonałość, zapraszasz ją do swego doświadczenia. Jest to tak ważne, że nigdy nie dosyć ostrzeżenia przed tym i nigdy nie będzie zbyt wiele przypominania o tym. Największą uwagę powinno się skierować na swoje boskie ja, aby zawsze je adorować. To da tobie możliwość i siłę wzniesienia się na wyższy poziom, skąd będziesz mógł przyjść z pomocą wielu innych, podczas gdy teraz możesz pomóc tylko niewielu. Żadna służba nie może dać stałej korzyści, chyba że człowiek wcześniej zaakceptuje i uczci swe własne boskie ja, swą potężną obecność jam jest. Powinni to bardzo jasno zrozumieć ci, którzy chcą służyć światłu i rzeczywiście czynić dobro. Gdy uczniowie mówią, gdybym miał pieniądze, mógłbym czynić wiele dobra, jest to działaniem przeciwnym do tego, jakie powinni podjąć. Jeśli człowiek wchodzi w obecność jam jest, może mieć tyle pieniędzy, ile chce, a mimo to wcale nie musi się od niej oddalać. Najlepiej w stosunku do wszystkich na świecie myśleć, że jedynie obecność jam jest działa w tej osobie. Każde doświadczenie zewnętrzne jest jedynie jedną z dyscyplin. Dla tych, którzy wchodzą w tę pracę, ćwiczenie się w tym jest rzeczywiście szkołą końcową albo doświadczeniem spowodowanym przez to, że niektórzy czują się nieco słabsi. Wszystkie zastępy wzniesionych odczuwają z ogromną radością miłość i wdzięczność, jaką się im posyła, i oczywistym jest, że wtedy odpowiadają bez granic. Jam jest, jest wszystkim, co istnieje w każdym miejscu, tak widzialnym, jak i niewidzialnym. Niezbędna świadomość dojdzie do ciebie od czasu do czasu, w zależności od tego, jak będziesz jej używał. Nie pozwól, aby sprawy ciebie zmęczyły. Jedynie utrzymuj spokojne i pewne nastawienie do wzniesienia się.
Spokojnie, szybko i z miłością zaakceptuj je. Jedynie wiedz o nim. To eliminuje napięcie. Nic nie jest bardziej pożądane niż to. Rozdział 21. Bezpłatne nauczanie. Ach, gdyby wszyscy uczniowie mogli zrozumieć, że nie istnieje ani większe działanie, ani większa świadomość od tej, jaką jest praktyka obecności Jam jest. Nieważne, którego z wielu istniejących kanałów człowiek będzie używał, ani nie jest ważne, który punkt prawdy się przejawi. Wszystkie bowiem prowadzą w końcu do tego, że macie przywilej poznania i używania ich. Wiesz już przecież, że cała wiedza jest kompletnie bezużyteczna, jeżeli się jej nie praktykuje. Ty, który praktykujesz działanie Jam jest, już wiesz i czujesz ogromną różnicę, jaka istnieje między nią i wszystkimi innymi kanałami, które są znane na naszej planecie. Kiedy uczeń wymawia Jam jest z uczuciem i uznaniem prawdy, pobudza do działalności fizycznej i widocznej obecności i moc Boga, którą jest Jam jest. Jest to zupełnie różne od jakiejkolwiek innej praktyki i zwyczajów, od innych afirmacji, które kiedykolwiek zostały ujęte w słowa. Chcę przez to powiedzieć, że nie istnieje żadne inne wrażenie, które miałoby taką władzę jak Jam jest w dokonaniu jakiegokolwiek zamierzenia, jeżeli tylko zawsze zostanie użyte ze świadomą uwagą. Dlatego właśnie Mistrz Jezus dodał ją do swoich najważniejszych afirmacji. Jeżeli uczniowie zrozumieją i będą medytować nad afirmacjami, które robił Mistrz Jezus, uchwycą wspaniałą pełnię tego, co dotychczas im mówię. Muszę jednak przestrzec was, że w żadnym momencie instruktor mojej nauki nie może pobierać pieniędzy za tą naukę. Uczniowie mogą dać podarki, jeżeli sobie tego życzą, ale zapłata jako wynagrodzenie zamyka natychmiast drzwi, ponieważ działalność Jam jest rządzona przez boskie prawo, które pewnego dnia tobie wyjaśnię. W tym momencie nie można tobie tego wytłumaczyć, choćbyś był jak najbardziej chętny, dlatego, że nie możesz wejść w promieniowanie wewnętrznego kręgu. Bracia, którzy otrzymują tę naukę, przeszli 30 lat bardzo trudnych i intensywnych prac przygotowawczych do tego, aby móc wykonać tę pracę. Krąg elektroniczny, w którym działa to promieniowanie, jest dostosowany w bardzo specyficznej formie, ale aby móc wciągnąć weń inne istoty ludzkie, trzeba byłoby przerobić je i przekształcić. Każda osoba ma swoje własne promieniowanie, a także częstotliwość wibracji i nawet choćby to promieniowanie było najpiękniejsze, musi minąć wiele lat, aby mogła się do niego dostroić. Ten niewidoczny mechanizm, mimo że jest bardzo potężny, jest również bardzo delikatny. Jest tak delikatny, jak najcieńszy welon. Jeszcze inne ostrzeżenie muszę tobie dać w związku z promieniowaniem działania Jam jest. Uczniowi nie wolno, czy instruktorowi, iść dalej, aniżeli prowadzą instrukcje tej nauki, jak również nie można żądać zbyt wiele od tych, którzy w to promieniowanie jeszcze nie weszli. Nie chcemy również, aby ktokolwiek był tak nieszczęśliwy, by przydarzyło mu się myśleć, że jest wiarygodny i może rozprzestrzeniać to nauczanie, kiedy jeszcze nie otrzymał na to pozwolenia. Instruktor lub uczeń, który praktykuje działalność Jam jest z głębokim uczuciem i szczerością, nie powinien nigdy komercjalizować tej nauki, pobierając opłaty za lekcję, ponieważ Jam jest przemienia praktykującego w nieprzezwyciężony magnes boskiej obfitości i nie potrzebuje on żadnego zarobku z lekcji, bo cały dobrobyt sam do niego przychodzi. Każdy, kto będzie praktykował, mówiąc Jam jest wszechobecną i nieograniczoną obfitością Ojca do mojego użytku, mimo że na początku nie będzie miał pełnego zrozumienia tego, co mówi, prędzej czy później będzie mógł zrozumieć całą prawdę i moc w niej zawartą. Ja wiem, że dla każdego utrzymanie się jest pierwszą rzeczą na tej ziemi, ale pieniądz jest ulotny, jak ruchome piaski, aż do czasu, kiedy nauczy się praktykować działalność Jam jest. Kiedy każdy nauczy się praktykować działalność Jam jest świadomie i będzie widział w tym nieograniczony środek. A więc tak właśnie będzie z pieniędzmi, z miłością, ze zrozumieniem, światłem, które będziesz otrzymywał po to, byś się przekonał, jakie promieniowanie posyłam,
abyś mógł go używać z niewzruszoną świadomością. To da Tobie uwolnienie od jakichkolwiek kłopotów pieniężnych. Inną rzeczą, o której wahałem się powiedzieć Tobie, ale fakt, że doczytałeś do tego miejsca, zobowiązuje mnie do tego wyjaśnienia, jest to, że obecność Jam Jest, której w obecnej chwili zaczynasz używać, jest tą samą, która jest w każdym człowieku, na ziemi i w całym wszechświecie, że właśnie ona jest tą, która da Tobie moc i inteligencję formułowania Twoich rozporządzeń. Chcę także, abyś wiedział, że Twoje świadome zastosowanie ich działa tak samo we wszystkich częściach świata. Przesyłam Tobie to ze specjalnym promieniowaniem, abyś mógł nabrać zaufania do tego, co Tobie mówię. Uczeń powinien zrobić wiele świadomych wysiłków w celu utrzymania spokoju w umyśle w taki sposób, by władza wewnętrzna mogła płynąć bez zahamowań i by życzenia mogły się spełniać. Kiedy w szkole dawano Tobie jakieś zadanie arytmetyczne, abyś mógł je rozwiązać i również sprawdzić, jeżeli na początku nie udawało się Tobie, musiałeś to ćwiczyć, aż uzyskałeś wynik zupełnie poprawny. Czy nie tak było? A jeżeli znajdowałeś trudności w tym działaniu, pytałeś nauczyciela. I tu jest identycznie. Staraj się stosować reguły, które już znasz, aż wreszcie Twoje życzenia i potrzeby zaczną się spełniać. Kiedy robisz afirmację opartą na Jam Jest, nie może ona zawieść, pod warunkiem, że Twoja wiara i zdecydowanie są niezachwiane. Wielką ulgę i wyciszenie przynosi prośba skierowana do Jam Jest o światłość, miłość, mądrość lub oświecenie, bo w tym momencie Wasze życzenie nie zawiera egoizmu. Jedna rzecz nie godzi się z drugą, a Jam Jest eliminuje negatywne formy. Najważniejsze dla każdego człowieka jest zakotwiczenie się w wielkiej obecności tak, by zawsze był umacniany przez nią, to też używając inteligencji, miłości i mocy tak wielkiej, wprawiamy ją w ruch i najpierw zaczyna działać w nas. Wszystkim uczniom przychodzi do głowy chęć dawania lekcji o tym, co mówię, zanim się mentalnie wzmocnią na tyle, aby mogli bez przeszkód tym dysponować. Rozżalają się, cierpią wzloty i upadki, wycofują się z tej nauki, zdradzając i zostawiając tą wspaniałą pracę, którą w niedalekiej przyszłości mogliby dobrze wykonać. Wielka obecność Jam Jest może spowodować wszystko, jeżeli tylko się ją wywołuje, ale do tego wymagana jest wielka wytrzymałość. To, co jest potrzebne, mówię Tobie to otwarcie, to przeogromna siła, aby nie pozwolić zmieść się z tej drogi. Nie ma niczego, co mogłoby Ciebie bardziej wzmocnić i doprowadzić do całkowitego zwycięstwa w Twojej działalności zewnętrznej, jak tylko świadome używanie Twojej obecności Jam Jest. Stań się nieugięty przeciw wszystkiemu, co chciałoby Tobie w tym przeszkodzić. Przeciw każdemu zakłóceniu z zewnątrz powiedz: ja wiem, co robię i robię to. Moje Jam Jest prowadzi mnie i umacnia. Czasem będziesz musiał wymawiać słowa bardzo silne, aby odciąć jakiekolwiek inne wpływy. Rób, co uważasz, ale nie daj się im zdominować. Używanie obecności Jam Jest przeszkadza rozwijaniu się w Tobie czegoś, co byłoby niezrównoważone. A dlaczego? Dlatego, że Jam Jest jest doskonałą równowagą, jest mocą, jest inteligencją, jest miłością, która rządzi całą doskonałością. Samo wspomnienie o jej działaniu zobowiązuje do równowagi. Rozkaz Jam Jest jest działaniem tego, co już istnieje, zmuszając to do przejawiania się w zewnętrznym świecie. Jest kilka osób, które gdyby stale używały pełnego mocy zdania Jezusa, Jam Jest zmartwychwstanie i życie, w niebo wstąpiłyby w swych fizycznych ciałach z całą pewnością. Nie można używać słów Jam Jest po życzeniu, że czegoś się nie chce. Jezus przyszedł z własnej woli wyjaśnić uczniom formę, przez którą On dominował nad każdym, aż do ostatniego ze swoich nieprzyjaciół. Istnieją dwie rzeczy, które wstrzymają postęp ucznia. Jedna, kiedy mąż lub żona nie są zgodni w dążeniach. Druga, obce sugestie. Ty masz swoją obecność Jam Jest,
która jest wszechinteligentna i dzięki niej możesz stać się odporny na każdą dobrą lub złą sugestię. Któryś dzień przeznaczę całkowicie na rozmowy o rzeczach psychicznych, astralnych, księżycowych i tym podobne. Nie ma nikogo z 10 tysięcy ludzi, którzy zrozumieliby, że obudzenie jasnowidzenia nie jest sprawą duchową. Kiedy zaczyna się widzieć plan psychiczny, używa się tylko i wyłącznie wzroku fizycznego, tyle że rozszerzonego. I to jest wszystko. W planie psychicznym otrzymuje się również sugestie, które zawierają niezbyt dużo prawdy, ale wystarczająco dużo, aby obudzić zainteresowanie w kierunku sił psychicznych szkodliwych, które następnie mogą przejąć władzę. To może zdarzyć się z powodu zafascynowania, ale wystarczy tylko skierować swą uwagę na obecność jamiest, a to odciągnie nas od tego zainteresowania i wciągnie do planu duchowego, czyli obecność jamiest. Kiedy ludzie kontaktują się z planem psychicznym, stwierdzają, że wszystko się rozpada. Nie otrzymuje się żadnego definitywnego dowodu na prawdę, a w umyśle powstaje zamęt. Istoty planu psychicznego zaczynają przepowiadać przyszłość i bardzo często chwalić się. Jest to pierwsza rzecz, którą robią. Szukają kogoś, kim mogłyby się bawić. Ratunkiem jest jedynie to, że nikt nie może przezwyciężyć posłańca światła, a każdy, kto pracuje ze swoją obecnością jamiest, jest posłańcem światła. Jest promieniowaniem. Ci, którzy opierają się światu psychicznemu, otrzymują w zamian światło, które odrzuca wszystko to, czego w świetle nie ma. Zaczynaj zawsze od ofiarowania wielkiej miłości i adoracji swojej obecności jamiest, potem istotom światła, które mogą Tobie pomóc, a w końcu afirmuj: jamiest zwycięską obecnością w każdej rzeczy, której pragnę. Jamiest obecnością w każdym rozkazie, który wydaję, wypełniając go i napełniając. Teraz nie ma niczego, co zamknęłoby drzwi tak szybko, jak niecierpliwość, zaburzenie, zły stan ducha i pośpiech w celu uzyskania rezultatów. Żaden twór ludzki, żadna ignorancja innych umysłów, nawet kiedy są skierowane do nas osobiście, nie mają żadnej możliwości, aby nas zaburzyć. Jeżeli cokolwiek z tego typu spraw wprowadza zamęt, natychmiast skieruj się do obecności jamiest i żądaj, abyś wyraźnie zobaczył, jaką drogą masz iść i jak masz ocenić tą sytuację. Ten kanał powinieneś utrzymywać zawsze w czystości. Wyobrażenia mistrzów, jakie o nich mamy, powinny być święte dla ucznia. Zapamiętaj starożytną maksymę: wiedzieć, mieć odwagę, czynić i milczeć. Wzmianka Kony Mendeza. Wiedzieć oznacza znać prawdę, mieć odwagę, śmieć, zastosować wiarę, uwierzyć. Czynić to postępować w najwłaściwszy sposób, jaki znasz. Milczeć to utrzymywać ciszę względem Twego postępowania, Twych pragnień i potrzeb, jak również względem tego, czego nie masz. Nie paplaj i nie wychwalaj się, ponieważ jest to próżna chwała. Gdy uczniowie dyskutują i komentują w towarzystwie tych, którzy nie są do nich dostrojeni, są na niższym poziomie zrozumienia. Rozpraszają siłę i dają zły przykład. Człowiek, który gada, aby gadać, może zrobić w ciągu jednej godziny tyle szkody, że trudno to sobie wyobrazić. Rozdział 22. Plan psychiczny. Uczeń powinien zrozumieć, że to, co nazywamy planem psychicznym, nie ma nic wspólnego z uduchowieniem. Jest to jedynie zdolność ludzka, która może być tylko miłą rozrywką dla tych istot ludzkich, które zwrócą na nią uwagę. Ale należy Was ostrzec, że ten, który sam chce wejść w plan psychiczny świadomie lub nie, lepiej, aby w ogóle nie wszedł w tą inkarnację, ponieważ zafascynowanie fenomenem psychicznym jest tak trwałe, że każdy z zakotwiczających się w planie psychicznym
nie może się w tej inkarnacji z tego uwolnić, a właściwie, mówiąc prawdę, do uwolnienia się potrzebuje kilku różnych inkarnacji. Na każdym poziomie świadomości istnieje fragment prawdy nierozeznanej. Gdyby tak nie było, nie byłoby możliwości utrzymania się. Tylko prawda jest wieczna, mimo iż kłamstwo istnieje i jest możliwe, ale jest przemijające. Musisz zrozumieć, że we wszystkim, w każdej działalności jest mniej lub więcej boskiej energii w działaniu, ale źle użytej, chociaż działającej. Szczery uczeń nie będzie zwracał uwagi na fenomeny psychiczne, ani widoczne, ani słyszalne, i powinien zrozumieć, że jeżeli się pojawią, musi przejść przez nie, wyjść z nich poprzez swoją wewnętrzną wolę, niebieski płomień, z mocnym postanowieniem, że chce wejść kiedyś w pas elektroniczny, gdzie wyraża się jedyna prawda. Drogi uczniu, kiedy wyjaśniam Tobie to wszystko, co konieczne, chcę, abyś podjął decyzję o nieodczuwaniu żadnego strachu. Wewnątrz każdego myślenia i uczucia na poziomie psychicznym działa to, co znamy na tym świecie pod nazwą zgubnej siły. Czasami dusze, które zdobyły wielkie osiągnięcia wewnętrzne, nie rozumiejąc tej rzeczywistości, o której Tobie tu mówię, pozwoliły, aby ich uwaga zatrzymała się lub została przyciągnięta do tego poziomu, ponieważ obudziła się w nich przedwcześnie jedna z tych właściwości i dlatego, że cień prawdy został im przekazany przez różne fenomeny, w ten sposób przyciągając ich uwagę. Następnie, kiedy ich uwaga została już skierowana i przyciągnięta, wszystko, co wyglądało naprawdę, zniknęło. Jednym z najbardziej fascynujących atrybutów tego planu są fałszywe przepowiednie, które powodują, że człowiek tworzy nowe, coraz bardziej odważne i bezczelne. Od czasu do czasu spełnia się coś z tego, aby przytrzymać ludzką uwagę i przyciągnąć do nich jeszcze bardziej. Jednocześnie z tym istnieje pewna substancja, która jest wtedy wprowadzana do mózgu. Na razie nie mogę Tobie o niej nic powiedzieć, a która powoduje, że mistrz nie może pomóc takiemu człowiekowi, bo wtedy mistrz działałby przeciw wolnej woli danego człowieka, który zaakceptował taką sytuację. Istnieją przypadki, w których człowiek zrozumiał swój błąd, zanim było za późno, i na jego intensywne wołanie posłano do niego jednego z braci. Czasami zdarza się, że taki ktoś, kto z powodu swojej wielkiej czystości przechodzi przez ten plan, nawet bez poznania go i kontaktowania się z nim, taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Siły w tym planie działają bezpośrednio na naturę czuciową i na namiętności każdego człowieka, ponieważ tędy jest im najłatwiej do niego dotrzeć. Te istoty, które zatraciły moc i władzę kontrolowania swoich emocji, złości lub seksu, wplątały się w plan psychiczny myśli i uczuć i otworzyły w ten sposób drzwi swoich cudownych świątyń Boga. Przez te otwarte drzwi z planu psychicznego przenikają siły zintensyfikowane przez swe pasje, aż do stanu całkowicie pozbawionego kontroli. Lepiej byłoby, aby człowiek zginął od ukąszenia jadowitego węża. Człowiek zaplątany w tą psychiczną sferę bardzo często pozostaje w niej uwięziony na wiele inkarnacji. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wywołany został zapis w jego świecie mentalnym, od którego nie wie, jak się uwolnić. I tak dusze te rodzą się ponownie z tymi samymi tendencjami aż do trzeciego, czwartego narodzenia się. Są to istoty zdeprawowane, które można spotkać wszędzie. Czasami wpływ tych istot jest tak zły, ponieważ potrafią ukrywać się przez dłuższy czas przed światem zewnętrznym, wykonując swoją fatalną pracę w skrytości, co stwarza najbardziej szkodliwą sytuację, gdyż nie jest łatwa do zauważenia. We wszystkich wyższych planach istnieją wielkie i piękne dusze, które chętnie schodzą w dół do tego poziomu, w którym znajduje się dany człowiek,
aby pomóc mu przez swoje promieniowanie i odłączyć go od niektórych działań ludzkich. Jest dużo chętnych mężczyzn i kobiet, lecz przeważają kobiety. Istnieją piękne kobiety, inkarnowane w ciałach kobiet, które tylko po to łączą się w małżeństwie z duszą męską, zaplątaną w warunki psychiczne, by ją uwolnić. Jeżeli ktoś dojdzie do tego, że żeni się czy wychodzi za mąż i wywołuje wewnętrznego Boga i mówi do Niego, jeżeli ten ślub ma za swoją podstawę tylko pociąg fizyczny, to niech nie dojdzie do skutku. Powoduje, że dzięki temu ogromny ból i tortury mogą zostać wyeliminowane. A teraz prawda o tym wszystkim. Ci, którzy przez własne wysiłki dochodzą do tego, co oznacza wielka obecność Jam jest lub prawdziwa istota każdego człowieka, jeżeli potrafią trzymać się tej prawdy, nigdy nie zostaną zaatakowane przez wyżej wymienione zaburzenia. Może to zdarzyć się jedynie w przypadku, kiedy będzie to ich własną wolą. Gdy dojdą do jeszcze wyższych planów, gdzie będą wiedzieć dokładnie, dlaczego coś takiego będą musieli zrobić. W okresie wojen łatwiej otwiera się tama do planu psychicznego. Właśnie dlatego obserwuje się po wojnie o wiele więcej niż w jakimkolwiek innym okresie przejawów emocjonalnych dokonanych w afekcie i niekontrolowanych. Wiedza ta nie powinna wywołać w nikim żadnego lęku przed planem psychicznym. Jeżeli uczniowie w tym momencie uważają, że przechodzą przez taki plan, muszą natychmiast świadomie wywołać: Jam jest obecnością mistrzowską, która kontroluje i zawsze zwycięża. I natychmiast znajdą w sobie tyle siły, że potrafią stanąć twarzą w twarz i zjawą i przejść przez nią bez żadnego lęku. Jezus przypominał, że wszystkim uczniom dane jest wytłumaczenie w czasie otwarcia potrójnego promieniowania, co oznacza dokładnie ta działalność, ta praktyka, obecność Jam jest Ojca, Syna i Ducha Świętego lub potrójnego płomienia. Astrologia. Jedną z najbardziej przykrych rzeczy, jakie mam Tobie powiedzieć, jest to, iż wielu z tych, którzy starają się robić horoskopy, jest nieświadomych tego, że łączą się z siecią psychiczną, zaczynają być zmysłowi i brać pod uwagę warunki, które istnieją tylko w tym planie. Jest to jedna z najsmutniejszych działalności, ponieważ istota nie jest świadoma, że otworzyła się na wiarę w to, co ją otula do takiego stopnia, że żadne argumenty i zdrowy rozsądek nie mogą zmienić jej przekonań. W minionych 20 latach, to zostało napisane w 1932 roku, astrologia była używana bardziej w tym niż w jakimkolwiek innym celu. Wiele razy myśl o promieniowaniu planu psychicznego przemawia przez astrologię i mówi, że takie to, a takie warunki zamanifestują się dla danej osoby i że nie mogą być odmienione. Jeżeli nie jest to mówione słowami, jest to zrobione tak, że jednak da się odczuć. Jest to jedna z tych przyczyn, które spowodowały kataklizm Atlantydy właśnie dlatego, że Atlanci nie chcieli słuchać głosu mistrzów mądrości, który ich ostrzegał. Rozumiem, mój drogi uczniu, że jeśli interesują Ciebie horoskopy, możesz myśleć, iż jestem bardzo surowy, ale tak nie jest. Moja miłość dla Ciebie jest wystarczająco wielka, by Tobie powiedzieć czystą prawdę. Jeżeli nie możesz uwierzyć w nią, będziesz musiał iść swoją drogą, ponieważ jesteś istotą o wolnej woli, której ja nie mam zamiaru atakować. A poza tym mogę Tobie jedynie powiedzieć, że mam ten przywilej pokazania Tobie właściwej drogi. Ci, którzy mocno trzymają się swojej obecności Jam jest, nigdy nie będą musieli się bać żadnej z tych rzeczy, o której tu mówiłem, ponieważ obecność Jam jest może naprawić wszystko i może utrzymać ich mocno na drodze prawdziwego światła, podwyższając złotą gamę ich zdecydowanych kroków potrzebnych do osiągnięcia pełnej i doskonałej władzy nad sobą. Zapewniam Ciebie, mój drogi, że moje serce krwawi za tych,
którzy poddają się niewolnictwu astrologii, ponieważ są ślepi na ukazującą się przed nimi drogę pełną kolców i na agonię z ran zadanych kolcami, która może być nie do wytrzymania, gdy przyjdzie czas, że będą całą swą istotą prosić: Boże, wskaż mi prawdziwą drogę. Drogi uczniu, który z tak wielkim zapałem szukasz światła, musisz wiedzieć, że nie istnieje nic innego, jak tylko obecność, która jest twoją niezwyciężoną opieką i jest tą wielką obecnością Jam Jest, czyli Bogiem w tobie. Nie pozwól, by twoja uwaga została rozproszona przez zewnętrzne przejawy, przez astrologię, numerologię, spirytyzm czy jakąkolwiek inną rzecz, która sprawi, że twoja uwaga zboczy z drogi będącej wielką obecnością Jam Jest, która jest twoim prawdziwym istnieniem. Jeżeli zwrócisz się do niej, w każdej chwili ona będzie kierowała tobą na ścieżce do światła z tą pewnością i spokojem, który pozwoli tobie wejść w wielkie milczenie i pokój przechodzący wszelkie możliwe wyobrażenie, gdzie znajdziesz największą ze wszystkich działalności Boga, obecność Jam Jest. Mój drogi, nie możesz służyć dwóm panom w tym samym czasie. Mając wolną wolę, musisz wybrać. Jeżeli wybierzesz to, co zewnętrzne, zapominając o niezwyciężonej obecności Jam Jest, wtedy, mimo że moja miłość będzie zawsze koło ciebie i będzie ciebie otulać niby wielki płaszcz opieki, będziemy musieli czekać aż do momentu, gdy sam wybierzesz powrót do jedynego Boga. Jeżeli wybierzesz twoją obecność Jam Jest i będziesz w niej przebywał, twoje walki szybko się skończą. Znajdziesz krążącą w twojej sferze pokoju harmonię i doskonałość. Odtąd będziesz mógł obserwować świat zewnętrzny z wielkim współczuciem, lecz nigdy z uczuciem ludzkiej litości, które powoduje pogrążenie własnej ewolucji i wzrostu. To przypomina nam starożytne powiedzenie: szukajcie królestwa w niebiosach, a wszystko inne będzie wam dane. Królestwo niebios jest właśnie tą wielką obecnością Jam Jest, twoją jedyną rzeczywistością, która jest Panem i dawcą wszystkich rzeczy stworzonych i przejawianych. Czy nie dziwi ciebie, mój drogi, że można iść tyle czasu w niezgodzie i w ograniczeniach, podczas gdy mistrzowska obecność światła, czyli obecność Jam Jest, idzie nieustannie obok nas, czekając, aż zwrócimy się do niej i otrzymamy swoje promienne i zwycięskie błogosławieństwo, doskonałość we wszystkich naszych zewnętrznych przejawach? Ty masz też ten przywilej. Mimo że jest mi żal, iż niektórzy nie czują jeszcze prawdziwej wagi ich obecności, Jam Jest i jeszcze poszukują rzeczy zewnętrznych, jestem z nimi, otulając ich moją miłością, ponieważ oni wszyscy mają wolną wolę. Być może jestem nieco staroświecki, ale kiedy widzę ludzi tak dobrych i tak prawych, chciałbym trzymać ich w swoich objęciach, aż poczują obecność Jam Jest w sobie. Jednak nie wolno mi tego robić, bo dobrze wiem, że każdy, kto czuje pragnienie, by uchwycić się spraw zewnętrznych, musi robić to do momentu, w którym już nie będzie tego pragnął. Uczniowie powinni zrozumieć, że nie mogą dzielić swojej uwagi między sprawy zewnętrzne a obecność Jam Jest, ponieważ to jest rodzina rozdzielona wbrew sobie, a taki podział musi się załamać wcześniej czy później. Cała wielkość zależy od obecności Jam Jest. W niej jest cała siła, wartość i moc. Ona musi zarządzać formą. Gdyby ci błogosławieni mogli spowodować, że ten wielki przywilej znalazłby się w ich zasięgu, w krótkim czasie byliby uwolnieni od każdego ograniczenia. Prawo tego nakazu. Sytuacja jest następująca. Gdy uczniowie pytają, czy wolno im przekazać tę wiadomość, mają prawo wiedzieć, co pociąga za sobą ten typ pracy. Musicie wiedzieć, że jest mało użyteczny. Jeżeli uczeń nie wie, że jedyny Bóg żyje w jego wnętrzu, że jest, że zawsze był i zawsze będzie doskonały, jego umysł i ciało są w stanie wprowadzić nieład. Struktura atomowa jest instrumentem mechanicznym, którego nieliczne części muszą pracować
w harmonii przy doskonałej współpracy jednej z drugą. Uczniowie nie rozumieją, że kiedy specyficzna praca musi być wykonana, musi być również zdefiniowane przygotowanie się do tego. Konieczne dostosowanie ciała i mózgu ucznia potrzebuje tygodni, miesięcy czy lat, zależnie od potrzeb danej osoby. Nigdy w całej historii przygotowania ucznia nie pozwoliło mu się wejść w wewnętrzny krąg elektroniczny mistrza. Uczniom wyjaśnia się, jak go stosować, ale nigdy nie zbliżają się oni do kręgu elektronicznego mistrza. Potrzeba było 30 lat, by przygotować krąg elektroniczny dla tej pracy, która jest teraz dyktowana. Nieważne jak piękne byłoby promieniowanie i miłość danego człowieka, my nie mamy czasu, by przygotować i dostosować strukturę atomową mózgu i ciała ucznia w tym okresie kryzysu światowego. Jednakże z waszym szczerym postanowieniem i użyciem obecności jam jest, przygotowujcie się na obecność wzniesionych zastępów. Na przykład, przypuśćmy, że jest osoba, która z natury wyposażona jest w talent do prowadzenia publicznych konferencji. Jeśli pomogliby jej w tym wzniesieniu mistrzowie, osoba ta byłaby przez nich przygotowana do swej pracy w ciągu 20 minut na pół godziny przed poprowadzeniem konferencji. Byłaby wtedy zamknięta w tubie światła, do której nie przenika nic innego poza promieniowaniem inspirującego mistrza. Koniec części piątej. Czytał Artur Zając.